express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast mind, a feeling of freedom, please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say, kill bias, independence, and occultism, cause the young self is stealthy. To znowu my. Właśnie sobie stoimy koło słupa, przynajmniej ja byłem, znowu tańczę. Odprawiam rytuały godowe. Jest mną Wejt. Cześć, witam. I znowu mi bije jakiś wąż. Ale spotkał mojego węża. Tego schowaj. I zrobił z nim porządek. Powiem ci, że w porównaniu do pierwszego aktu ten jest po prostu masakrycznie długi, jak się robi te wszystkie questy. No, z kitu. Te lokacje są straszliwie długie, to po prostu aż... No i tak kurde, znowu musimy ten totem zabić, gdzie on jest? Musimy się stargetować na niego. Kurwa, przecież nie dam rady. No, to chodź, tu jest totem. Dobra, zabiję go. U góry jest też totem, czop. Czopanie, czopanie! No kurde, no bez jaj! Umiałeś. Naprawdę czuję się zażenowany tym. Czy... Jest w sposób taki słaby, nawet nie musisz mnie obronić. Ja jestem słaby, przepraszam, a kto tu żyje? A chyba znalazłem wejście na wyższy poziom. Tak. Gdzie? A ja też znalazłem. No, też widzę. Dobra, walę was, biegnę sobie. Ja przecież tu jest po prostu masa. Pomóc ci? Nie. Na pewno? Nie wiem, spociłem się już, zmęczyłem. No zaraz będziemy zabijać bossa. Kurde. No dobrze, dobrze, boss pakuj się i przez drzwi. Dobra, cyk. Dobra, wspinamy się. To było szybkie. Szybkie. Jesteśmy na trzecim poziomie. Gdzie ten boss śmierdzący? Dawaj to! No kurde! Dawaj to! Chuliganie! Pewnie jakieś wyjebane w kosmos jest, bo na wysokim poziomie już. I tak ci tego nie oddam. A jakie ma sloty? Nie wiem. No, wziął, nie wie. No chyba walczę, zaraz będziesz płakał, że znowu zginąłeś. I Żyd. Wolał wziąć, niż się podzielić. Z tobą? Proszę cię. No, i jakie to ma? Ma sloty zielony. Tylko jeden? Tak. To si. Strength w dexterity. Kurde, to ma 77 armora i 77 evasion rating. I nie wiem, czy to zabije. Mamy jakieś bonusy do życia, zdrowia? Do 16 do strengtha, 18 do dexterity, 11 increase armor and evasion, 11% i 11 lightning resistance. A to taki sobie możesz wziąć. Pozwalam ci. Najłaskę pana. Tak. Czy żebyś tyle nie ginął, to moglibyśmy pogadać. No, bije się z 30 ludźmi naraz. Nie moja wina. No, znowu zginę. Kurde, no dzięki, nie? Bo to masakra. Ja tu wchodzę jak taka sierota. A ty stoisz ze tyłu i tylko spijasz śmietankę po mojej walce. Nie chcę po tobie spijać śmietanki, to jest totem, czopku. Nie! No wjeżdżaj w ten totem! Dobra, wjeżdżam. Biorę chłopaków i jedziemy tam. Bierzemy golfa, baseballę. Ja pierdolę! O Jezus, ale to głupie. Pigo, pignie! Załamany jestem! Ach, tak. Także widzicie, no... A, jest boss, to dlatego. Jest boss, tak? Zabiłem go. Jestem dobry. No Jezu, znowu muszę mieć wyższy poziom? Nie no, naprawdę. No trzeba będzie exit po nagraniu, bo tu widzę, że jestem słaby. No nie no, bo to nie ma sensu, jak ty sobie tam expisz. No właśnie dobrze, bo tak byśmy ginali ten nagraniu ciągle i by... Ty, było... ja nie. Ja mam poziom, który tu jest napisany. No tak, ale ja grasz ze mną, ja mam 3 poziomy wyżej. Jakbyś grał tutaj sam, to co byś zrobił? Na pewno bym nie expił. Nie byłbym takim noobem. Wiesz, że za to lecą hejty i unsuby. Tak. Chyba u ciebie w domu. Nieprawda. Co chcesz dzisiaj na obiad? Unsuba. Takie danie. Czemu mam odkrytą mapę?
Słuchawki są, myszka też. Zaraz upiścimy wam danie lepsze niż mięsny jeż. Nie, proszę się, co to? To były górnolotne rymy, tam się nie znasz. Górnolotne, tak? Tak, już z wyższej półki. No jeszcze nie ma tu wejścia, nie, ta gra na sobie. Gorące z pieca ciepłe bułeczki. Ta gra nas ewidentnie robi w chuja. No. Musimy znaleźć najwyższą wieżę, najwyższej komnacie. I ciekawe co tam będzie. Ja myślę, że ogr. Mokre gacie. Mokre księżniczki gacie. Ja wiem. Z kim ja tu gram? Z kim ja let's playe. Wchodzimy na górę. No to było znowu szybkie. Ty, a tam jest jakiś analny wrota. O Jezus, boję się. Activate the Dark Altar. Musimy aktywować ciemny ołtarz. Ołtarz ciemności, kurde. Tam się otworzy dziura analna i wreszcie nas wszystkich. Your mama's hole. Ja pierdolę. Co się dzieje? Kurde. Jezus. Co to jest? Dostałem analną kulką, czy to dobrze? Nie wiem. Ja pierdzielę, ginę jak mała sarenka na łące. Na polowaniu. Kurwa, przecież ja zaraz stracę wszystkie miksturki. Stracisz głowę. I nie mam miksturek. Przynajmniej jednych. Ja pierdzielę, jaki on twardy jest. Nie wiem, leje. Zginąłem na strzał. Także widzicie, walka jest ciężka. Mi się zaraz skończy miksturki. Ty jeszcze on, co on tu robi? Ty on w ogóle... Ty chuju, ty. Z lasera do mnie strzela, widzisz to? Dostałem kulką i nie żyję, nie! Kurde. To jest chyba główny boss drugiego aktu, mi się wydaje. Ewidentnie mam takie przeczucie. Nie wiem, ale leje straszliwie. No. Co to było? Dostałem w ogóle z lasera prosto w ryj. Nie wiem, kurwa, z buta wierzę. No przecież... Ty widzicie, co tu się dzieje? Patrzcie, to... po prostu... Klęska. To mówią wiek klęski. Wiek klęski moim. Dostałem strzała prosto w ryj i umarłem. Ja mam pomysł. Ja będę wokół niego krążył, a to do niego strzał z łuku. Bo on domyśli się tutaj ten. To jest dobry patrz. Ja wokół niego chodzę, on w ogóle mnie tak nie trafia. Ale te gówna mnie trafiają. Biegajmy wokół niego. Zawsze to jakiś plan. Ale przecież on ma tyle skilli, co ja w życiu nie widziałem. Umieraj! Przepadnij! Siło nieczysta. Teraz dostanę jakiegoś strzała w ogóle. Ja już nie mam muszę ten. Nie mam nic w ogóle. Analnej pochwy. Analnej pochwy. Włosy łonowe na głowie, tak Maćku. To? Włosy łonowe na głowie. Ja tworzę mięso armatnie, nie przeszkadzaj. Dobrze. O, to blokowałeś chyba. Czułeś się taki słaby. Gdzie on jest? Nie! Będzie za dobrze. Coś czuję, że za długo już żyłem na tym świecie. No, nie mówiłem, nie! No, ja też zginąłem. Dobra, jesteś znowu. Teraz przyjemnie. Nie chcę idę. No co to jest?! Nuklearna bomba mi wybucha na twarzy i po prostu... Mogę nawet się ruszyć, on strzela, spowolnił. Jak mnie. To wygląda, no? Widziałeś to! Ale to będzie po prostu biedny let's play. To będzie odcinek pod tytułem fail za failem. Fajnem poganiany. Dajcie mi tutaj moje aury.
No ale już ma prawie ten, zjechany jest. Tak, nie jest zjechany. Nie. To jest jakiś wielki odkurzacz, no. Muszę odpalać tego. Jest! Jest! Ja Epic Queen! Parę faili było. Ja pierdzielę. Czułeś jak pokonają Diablo, naprawdę, taka scenaria była dokładnie. Co tam za zbroję chycnąłeś, tak powiem? Identyfikuję, nie przeszkadzam. No ja mam ten dobry miecz, ale dwuręczny. Niestety muszę go sprzedać. Meku, co to da? Nie, co tam? Czemu takich tych nie mam? Co tam masz za miecz, znaczy ten, zbroję? Mam one-handed axe, jak chcesz, masz. Zbroja jest moja, bo mi się przyda. Pokaż ją chociaż. Nie. No pokaż. No, 112 armora, 112 evasion rate. I jaki bonus jeszcze? 40 do maximum life, 8% of air resist, increased block and stun recovery. No to takie sobie. Chociaż to w sumie reflect 16 psychi... Fuck, physical damage, 2000 attack. No ten toporek taki sobie, przedam go. Dobra, możemy wyjść. Zobaczmy, gdzie to nas zabierze. Wow, ale się tutaj coś podziało. Że widzicie. Trzeci rak, tak myślałem. Drugi mamy jeszcze do odbioru? Nie, mamy open block. Tak, 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 jeszcze tak, mamy tam questa. To wrócimy się, co? Zróbmy pauzę. Spoko. Także widzicie, goni mnie Wataha 50 ogrów i patrzcie, co się dzieje. Wybuchają, wiksy, wybuchy, pościgi. Taka akcja. Bardzo dobrze. Idę tutaj z ksiąkami swoimi. Włącz nagrywanie. O Jezus. Widzisz to? Trochę ich jest. Oni wszyscy chcą mi spuścić w pierdol. Trzeba było nie obrażać gimbusów. To nie moja wina. Także wydaje nam się, że to jest tutaj, gdzie musimy pójść, żeby dokończyć tego questa. Zostałem sprowokowany do ucieczki. A normalnie nie uciekam, jestem za fajny. Tak, patrz, zobacz, to mnie zaatakowało właśnie, zobacz, ci panowie. Co to jest, jakieś tam leszcze? Ta. Proszę cię, już ich nie ma. No dobra, tylko ale przyszedłem i... było ich dużo. Jasne. Oj, wpierdę. O, już koniec chyba questa. Quest complete. Aha, nacisnąłem to coś i się zrobiło. No. Frus, you have... No, dostaniemy ten punkt do resetowania. No, nawet ciekawe jest. Ja będę miał już wtedy 4 punkty. A tutaj co jest? Prisoner's Gate? I to wbijamy. No, także widzicie... Czekaj może, co? Także widzicie, tutaj przyszliśmy do pierwszego aktu. Płynnie, zgrabnie i powabnie. Ciekawe, na jaki poziom są tu? O, na 11. Także myślę, no możemy tutaj skończyć odcinek. Zrobiliśmy wszystkie questy z aktu pierwszego, z aktu drugiego dokończyliśmy. W innej serii będą i w następnym odcinku zaczniemy trzeciego aktu, żeby było wszystko ładnie poukładane. I dziękujemy za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i cześć, na razie. Dzięki bardzo.